Za drugim zespołem Lecha Poznań kolejne dwa spotkania w walce o utrzymanie na poziomie drugiej ligi. W środku ubiegłego tygodnia rezerwy kolejorza udały się do Częstochowy, gdzie zmierzyły się z zespołem wciąż walczącej o awans do pierwszej ligi Skry. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem, którego jednak bardziej mogą żałować piłkarze Lecha, bo to oni byli przez większość czasu stroną przeważającą. Bliski strzelenia gola był chociażby Siergiej Kriwiec, którego uderzenie z rzutu wolnego wylądowało na słupku częstochowskiej bramki. Później szczęścia po uderzeniach z dystansu szukali Eryk Kryk i Karol Smajdor, ale strzały obu z nich minęły bramkę gospodarzy. Po zmianie stron po raz drugi bliski trafienia z rzutu wolnego był Kriwiec, ale uderzenie Białorusina o centymetry minęło słupek bramki Skry i mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Takim samym wynikiem zakończyło się rozegrane w ostatnią niedzielę we Wronkach spotkanie z Garbarnią Kraków, ale obraz gry w tym meczu był zgoła inny, bo to goście z Małopolski przez większość czasu dominowali na murawie. Na szczęście dobrze dysponowany w bramce kolejorza był Krzysztof Bąkowski, a w kilku sytuacjach rywale mieli nie najlepiej nastawione celowniki i pudłowali w dogodnych okazjach. Lechici mieli problemy ze stwarzaniem sobie sytuacji pod bramką Karparni, a najlepszych nie zdołali wykorzystać Siergiej Kriwiec oraz wprowadzony z ławki rezerwowych Jakub Karbownik, który w ostatnich minutach spotkania był o włos od zapewnienia kolejorzowi zwycięstwa. Niezwykle ciekawy i emocjonujący przebieg miało rozegrane w ubiegły piątek spotkanie juniorów starszych Lecha Poznań, którzy zagrali na wyjeździe z Legią Warszawa i zremisowali 2-2. Mecz rozpoczął się dla zespołu prowadzonego przez trenera Huberta Wędzonkę bardzo niefortunnie, bo już po kwadransie gry kolejorz musiał grać w osłabieniu po czerwonej kartce obejrzanej przez Patryka Walisia. Po kolejnych 15 minutach sprawy jeszcze bardziej się skomplikowały, bo Legia wyszła na prowadzenie po trafieniu Igora Strzałka. Lechici odpowiedzieli na jego gola jeszcze przed przerwą po efektownej akcji, którą na prawej stronie boiska rozpoczął Maksym Czekała, a w polu karnym wykończył Jakub Antczak. Niecały kwadrans przed końcem spotkania Legia znów wyszła na prowadzenie, gdy błąd Lechitów przy wyprowadzeniu piłki bezwzględnie wykorzystał najskuteczniejszy z warszawskich piłkarzy Wiktor Kamiński. Młodzi Lechici nie złożyli jednak broni i chwilę później doprowadzili do kolejnego wyrównania. Gola na wagę cennego remisu strzelił po odważnym wejściu z piłką w pole karne wprowadzony w drugiej połowie z ławki rezerwowych napastnik Hubert Schulz. Kolejną, szóstą już na wiosnę wygraną, odnieśli w ostatni weekend juniorzy młodsi Lecha Poznań. Zespół prowadzony przez trenera Bartosza Bochińskiego zmierzył się na wyjeździe w derbowej Potyczce z Wartą i wygrał to spotkanie 2-1. Początek spotkania nie potoczył się po myśli niebiesko-białych, bo w 25 minucie gry to Warta wyszła na prowadzenie za sprawą rzutu karnego wykorzystanego przez Brunona Siedleckiego. Lechici na jego trafienie odpowiedzieli jeszcze przed przerwą, a konkretnie zrobił to skrzydłowy Dawid Zięba, który skutecznie dobił wcześniejsze uderzenie Kacpra Sommerfelda. Decydujące o wygranej Lecha zadał z kolei po godzinie gry napastnik Filip Wełniak. Wcześniej, w środku ubiegłego tygodnia, juniorzy młodsi kolejorza rozegrali jeszcze zaległy mecz z Błękitnymi Wronki, który także zakończył się ich zwycięstwem. Wygraną niebiesko-białym zapewniły trafienia Igora Kornobisa oraz Norberta Ratajczyka. Po 7 wiosennych meczach młodzi Lechici mają na koncie 18 punktów i pozostali liderami ligowej tabeli. W derbowej Potyczce z Wartą spotkali się także trampkarze kolejorza i oni również zakończyli starcie z zielonymi zwycięstwem. W spotkaniu rozegranym w Popowie zobaczyliśmy 5 goli i wszystkie były dziełem młodych zawodników niebiesko-białych. Filip Warciarek trafił do siatki dwukrotnie, a po jednej bramce dołożyli także Nikodem Stachowicz, Patryk Olejnik oraz Radosław Brud. W środku ubiegłego tygodnia zespół trenerów Marcina Kardeli i Jędrzeja Łągiewki rozegrał jeszcze zaległe spotkanie z Olimpijczykiem Kwakowo, które wygrał pewnie 7-1.